Teraz zaczekajmy, może aż się ktoś pojawi. a Ja w tym czasie wrzucę relację na YouTube'a. O ile się to uda? Ok, to no będzie długi początek. Bo nie było zapowiedzi, a może mniej tych zapowiedzi było niż. W zeszłym roku, więc pewnie trzeba będzie. O, jest widzę pierwsza osoba. Dajcie znać, e, dajcie znać, czy mnie słychać, czy wszystko jest OK. Jeżeli nie słychać, to zaraz coś poprawimy. A ja już wrzucam informacje na YouTube. Ok, śmieszna miniaturka się ustawiła na YouTube, na Facebooka wrzucam informacje. Dobra, są już jakieś pierwsze osoby z tego, co widzę. Jeszcze dobra, niech to się doda post. Zaraz będzie nas więcej, więc tak w skrócie relacja super słychać. Dobra, ekstra. Relacje z pierwszego dnia 45. festiwalu w Gdyni. Festiwal odbywa się, jak pewnie wiecie, online. Online i dostępny jest tylko i wyłącznie dla dziennikarzy i ludzi z branży. Ja jestem tutaj jako dziennikarz. Reprezentuję tygodnik Solidarność, który mi dał tę możliwość, więc tak to wygląda. Ale, żeby w ogóle nie było tak wesoło, to jak się okazało, z filmów, które są w konkursie głównym, czekajcie, ja jeszcze zobaczę, czy się wszystko dobrze wrzuciło. <śm> Na Facebooka jest wszystko jest ok. Ok. Dobra. Z filmów, które są w konkursie głównym, a jest tych filmów, zdaje się, chyba 14, to tylko 9 jest w ogóle dopuszczonych do oglądania przez platformy na platformach streamingowych VOD. Czyli 5, w przypadku 5 filmów dystrybutorzy. Nie zgodzili się na to, żeby one były w ogóle wyświetlane. Dwa filmy są dostępne płatnie dodatkowo na jakichś innych platformach. Jeden, jeden jest na playerze, drugi jest na Netflixie, zdaje się. I okej, okay, ja to jestem, to jestem w stanie zrozumieć, natomiast zupełnie nie rozumiem, dlaczego wyłączono z dostępu nawet dla tak ograniczonej liczby widzów, bo powiem Wam szczerze, tak jak patrzę na to. Ile jest osób na każdej transmisji? To jest ich bardzo niewiele. Tam jest chyba po 400 miejsc na każdą transmisję i w przypadku niektórych filmów, nie wiem, niecałe 100 osób się na przykład zjawia. A mimo tego dystrybutorzy takich filmów jak na przykład Magnezja, czy filmu Małgorzaty Szumowskiej, czy Doroty Kędzierzawskiej, no nie zgodzili się na to, żeby one były wyświetlane. Obejrzy je tylko jury. Może być więc tak, że ja wam tu będę opowiadał o jakichś filmach, a potem się okaże, że nagrody dostanie zupełnie, zupełnie ktoś inny, kogo mi się nie udało w ogóle zobaczyć. Więc, no, niestety, tak to wygląda. Myślę, że do około dwóch filmów dziennie się ograniczymy. Może się jeszcze coś więcej trafi, ale nie sądzę. Więc dzisiaj będą dwa filmy. Dzisiaj będzie. Historycznie i dzisiaj będzie martyrologicznie, czyli będzie mistrz Piotra Głowackiego i będzie Zieja Roberta Glińskiego. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem, zapisałem nazwiska i zapamiętałem. Jeszcze mam nadzieję, że ktoś się za chwilę zjawi, zanim się zacznę produkować już na temat filmów, bo. Wbrew pozorom, wbrew temu, co zacząłem mówić, że właśnie martyrologicznie i historycznie, to te filmy są, muszę przyznać, że e, interesujące, a jeden jest nawet bardzo interesujący, ale o tym, dlaczego e, za chwilę, no nic, no mamy niewiele nie osób, mamy, nie ma chyba takiego zainteresowania jak w zeszłym roku, ale trudno, ja postaram się jutro jakoś zapowiedzieć wcześniej, o której będzie film. Dzisiaj to tak, ja nie byłem jeszcze pewny, jak to wszystko będzie działało. Zresztą przy pierwszym filmie też były jakieś problemy z, z odtwarzaniem, coś tam się obsunęło, ale jutro, jutro chyba w ogóle to bardzo późno się będę łączył, nie wiem, czy nie gdzieś koło 23. Ale to z góry mówię, z góry, z góry, z góry zapowiadam, że tak może być. Dobra, no nic. Trzy osoby są na żywo, okej. Okay. Ale będzie to na pewno udostępnione do, do oglądania później, więc e, zaczniemy, może, zaczniemy może od a e, Ten film miał premierę w kinach już. Wiem, że oglądał go Tomasz samołek i robił recenzję tego filmu i, i nie widziałem e, tej recenzji. Specjalnie i też nie oglądałem, żeby sobie nie narzucać jakoś obrazu. Obejrzę później Tomaszu. A e, co ode mnie? No w skrócie, w największym skrócie, to myślę, że jest to typowy polski film biograficzny, taki trochę może w stylu Karol, Człowiek, który został papieżem, nieco lepiej zagrany i nieco lepiej pomyślany, ale niestety z wadami wszystkich polskich filmów biograficznych. Znaczy, on nie jest zły. Jeżeli lubicie takie kino i takie kino polskie historyczne i chodzicie do kina na wszystkie takie głośne, właśnie polskie premiery, jak tam filmy o papieżu, czy jakieś filmy o historii, to Zieja jest naprawdę niezły. Bo widać było, że był na ten film pomysł. I fabularny, i zresztą aktorsko chyba też jest bardzo przemyślany, bo tam Andrzej Seweryn w głównej roli, i, i Zamachowski w roli tego głównego złego, czyli SBK, który będzie próbował Księdza Zieję złamać, naprawdę nieźle się sprawują, i to jest taki duet oparty na przeciwieństwach zresztą i wizualnych, i, i charakterologicznych. I w głosie to widać, no i oczywiście też w jakimś podejściu do, do rzeczywistości, więc taka, um, takie zestawienie bohaterów jak najbardziej ma sens. Jest próba stworzenia jakiejś klamry, która by spinała tę historię czyli rozmowy, no, a raczej może kilku nawet rozmów pomiędzy księdzem a Sbekiem. I wybiegów w przeszłość, do tego, do tego co było, co, wydarzy, co się wydarzyło, co Księdze je ukształtowało. W roli młodszego Księdza jest Mateusz Węcławek i to jest ciut gorsza rola od, od Andrzeja Seweryna. Zresztą może nie ma się czemu dziwić. On świetnie gra twarzą, bardzo dobrze w tej roli wygląda, natomiast trochę gorzej jest z głosem. Film widać, że miał nieco mniejszy budżet, bo na przykład w scenach, to w scenach batalistycznych brakuje jakichś takich szerokich ujęć. Z reguły ujęcia są na zbliżeniach, albo wybierane są takie plenery, żeby no nie było widać, że, że tego wszystkiego jest niewiele, że statystów jest niewiele itd. itd. Są jakieś takie drobne błędy techniczne. Ze zgranym głosem, na przykład ze scenami śmierci żołnierzy czy strzałów i, i, i dogranych głosów, jak ktoś tam, na przykład, nie wiem, krzyczy czy upada, jak się żołnierz się pali, to widz ma świadomość, że ten głos po prostu został dograny. Więc widać, że film nie miał jakiegoś szczególnie dużego budżetu, ale to, co było, zostało wykorzystane, no w miarę, w miarę, w miarę nieźle. Z tym, że no nie, nie ma co tutaj się spodziewać jakiegoś wielkiego kina. Na poziomie moralnym rzecz jasna, na poziomie przesłania, jeżeli ktoś jest katolikiem, jest osobą wierzącą, to myślę, że tak, nawet właśnie szerzej mówiąc, osobą wierzącą, to jak najbardziej ten film się może podobać, bo to jest, jest tu mowa o kimś, kto był no, takim katolikiem wychodzącym daleko, daleko poza ramy jakiegoś właśnie kościoła instytucjonalnego, głoszącym rzeczy, które się nie podobały i katolikom, i, i socjalistom, i w ogóle. Wielu, wielu osobom, a jednocześnie rzeczy, które są pewną istotą tego, czym jest chrześcijaństwo, czym jest katolicyzm. Więc na tym poziomie, jak najbardziej, wte, wtedy ten film będzie się podobał. Z drugiej strony, mam jednak wrażenie, że część osób może on odrzucić tym, że mimo wszystko jest taką biograficzną laurką. Natomiast to co, to, co mnie w tym filmie chyba najbardziej zdrażniło, to jest to, co mnie drażni we wszystkich biografiach filmowych. Prawie, prawie wszystkich. I o tym. O to za chwilę zobaczycie, dlaczego mówię, że prawie wszystkich. To, że jeśli kręci się film biograficzny w Polsce, zresztą, no nie tylko może w Polsce, ale głównie, to się kręci od narodzenia aż do śmierci. I tak. Raz, jedno wydarzenie, drugie wydarzenie, trzecie wydarzenie, poważna scenka, śmieszna scenka, poważna scenka, śmieszna scenka, scenka pełna patosu i tak dalej. Łączy to wszystko osoba głównego bohatera. Okej, okay, tu jest próba tej klamry, tylko też nie do końca wykorzystana, klamry fabularnej, oczywiście, mam na myśli. To wszystko łączy osoba głównego bohatera. I ok, ale to jest za mało. Mnie się taki sposób opowiadania historii przejadł. I to już dawno mi się przejadł. Yy, mógłbym się też przyczepić. No, po co na przykład były te sceny z kaplicą Sykstyńską? Nie widzę zupełnie ich sensu. Nie wiem po co, że no, trzeba było pojechać do Włoch, nakręcić coś na Placu Świętego Piotra. Zresztą, przejście z Placu Świętego Piotra do Sykstyny. No. Nie, 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 rozumiem, nie rozumiem tego zupełnie. Sam film wydaje mi się, że jest udany. Udźwignęli go aktorzy, nieco gorzej jest ze scenariuszem. Ale tak jak mówię, typowy polski film biograficzny zieja, typowy polski film historyczny, raczej w swoim gatunku z tej wyższej półki niż z niższej, więcej, zdecydowanie więcej plusów niż minusów, ale mimo wszystko to nie jest film, w którym widziałbym jakieś ważne nagrody na tym festiwalu. No, może dla którejś z ról, ale sądzę, że raczej, raczej nie. Natomiast zupełnie inaczej jest w przypadku drugiego dzisiejszego filmu. Ja sobie tu przerzucam notatki, żebym jakiś nazwisk znowu nie pomylił. Czyli w przypadku mistrza w reżyserii Piotra Głowackiego z główną rolą Macieja Barczewskiego. I to jest film o Tadeuszu Pietrzykowskim, pseudonim Teddy, jeśli ktoś nie wie. E, to polski bokser, znany z tego, że stoczył bardzo, bardzo wiele walk w różnych obozach koncentracyjnych, walcząc. E, czy coś się. Nie, nie mam jakiś komunikat tutaj, nie. Okej, okay, myślałem, że coś mnie przerwało. E, walcząc e, i w Auschwitz i w innych miejscach e, w których, e, w których no, więziono i mordowano Polaków i Żydów e, no nie będę, nie będę więcej zdradzał e, z tego filmu bo ten szczerze mówiąc zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie i to jest powiem szczerze e, Piotr Łowacki z tego co wygooglowałem i reżyser i scenarzysta uczcie się jak się powinno tworzyć scenariusze do filmów biograficznych? Jeżeli robisz film biograficzny, to nie znaczy, że musisz opowiedzieć całe życie e, bohatera, dlatego że przy takiej opowieści jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że temat się rozmyje, tak jak jest w przypadku Ziei moim zdaniem. Natomiast mistrz tego unika. To jest film tylko i wyłącznie o Pietrzykowskim w Auschwitz. Scena przeszłości i scena przyszłości Sorry, ale na odwrót ktoś napisał, a co na odwrót? Pojawiła się taka wiadomość na czacie. Dajcie znać, nie, nie wiem, może coś pokręciłem. Eee, mam takie wrażenie, że e, siłą mistrza jest właśnie to, że. Czy kamera jest odwrotnie? A nie, komentarz wycofany. To może jakaś łapomka. E, Okej. Okay. nie, myślałem, wy wystraszyłem się, że może, że może kamera jest odwrotnie. Trochę mi się ten, trochę mi się trzęsie, ale to no, trudno. E, dobra, wracając do, do naszego mistrza. Bardzo dobre kino, e, bardzo dobre kino historyczne. Bardzo sensowny scenariusz. Jesz jeszcze do tego wrócę. Tak jak mówię, ograniczony do samego pobytu Pietrzykowskiego w Auschwitz i tym ten film wygrywa. Bo gdyby um, rozciągnąć go o jego przeszłość, mamy taką scenę tam w Auschwitz, gdzie podchodzi do niego e, młody chłopak i mówi: Słuchaj, ja cię pamiętam, ty stoszyłeś tam walkę taką i taką, e, walkę taką i taką, ja cię wtedy widziałem, walczyłeś o Mistrzostwo Polskie itd., itd. I teraz, gdyby do, do, doszedł do tego scenariusza ktoś, kto e, robiłby to odtwórczo. To mielibyśmy przybitki z tych starych walk, gdzieś tam z przeszłości, które by rozłożyły zupełnie cały scenariusz. A to wystarczyło, dało się powiedzieć w jednym zdaniu. I to się sprawdza. To się w tym filmie sprawdza. Sprawdza się też w tym filmie Maciej Barczewski, który no, ma taki scenariusz, że on go musi dźwignąć na sobie. Eee, I jego bym widział, już jak na razie przynajmniej, do mocnego kandydata do być może nagrody. Faktem jest to, że on dużo lepiej wypada, kiedy y, gra. A trochę gorzej, kiedy mówi, ale to też nie do końca jest jego wina o tym za chwilę jeszcze wspomnę. To jest aktor charakterystyczny i mogą być też takie komentarze, że on być może gra na jednej minie, że niewiele jest w nim emocji. Tylko zwróćcie uwagę na to, że to jest film o Auschwitz, o, o polskim więźniu w Auschwitz. On jednak musi cały czas trzymać te emocje na wodzy, nie pokazywać tego, co w nim kipi. I wydaje mi się, że w filmie Udaje mu się to odegrać po prostu kapitalnie. Miał reżyser taką, taką trudność, mam wrażenie, czyby nie zrobić filmu sportowego za Auschwitz w tle. Na szczęście mu się tego udało uniknąć, i też musicie mieć to z tyłu głowy, że to nie jest film bokserski typowy, to nie jest film, gdzie, gdzie będzie jakoś bardzo dużo walk. One są bo one są kwintesencją, one są w tym filmie najważniejsze, ale one tego filmu nie przykrywają w zupełności. Na całe szczęście, bo, bo wtedy dostalibyśmy coś, co jest zupełnie kiczowate. A tak widzimy sens tego, sens tego, co ten człowiek robił. Te wątki, które oplatają historię Pietrzekowskiego, ludzi, którzy, którzy obok niego byli, którzy obok niego żyli funkcjonowali, no, można powiedzieć, że są takie dość, dość standardowe dla tych historii o Auschwitz, które my znamy, ale z drugiej strony, no, trudno byłoby wymyślać e, coś, nie, coś nieistniejącego, tak, w przypadku takiej historii. To oczywiście to nie jest film z jakimiś ambicjami artystycznymi, to nie jest syn szabła. To jest kino stylu zerowego, to trzeba sobie powiedzieć wprost, ale myślę że na poziomie właśnie takiego kina popularnego, kina, które ma opowiadać o postawach Polaków, o historii naszej, to to jest, to, to jest pierwsza liga. To to jest naprawdę pierwsza liga. Bardzo, bardzo przemyślany film, bardzo dobrze przemyślany, bardzo dobrze pomyślany przede wszystkim. Porządnie zagrany, dobrze zrealizowany film ze świetnymi zdjęciami. Zobaczcie, jak na przykład zmieniają się barwy, kiedy przypadkiem gdzieś tam świeci w stronę bohaterów reflektor no gdzieś tam zwierzyczki obozowej. Jak wtedy zanikają kolory. To jest być może przypadkowy efekt, ale sprawdza się wyśmienicie. Film nakręcony też w takich raczej zimnych barwach, ale mocnych, wyrazistych kolorach. Bardzo dobrze się go ogląda. Jedyny Poważny mankament, moim zdaniem, w tym filmie, to jest niestety udźwiękowienie. Dlatego na Mistrza idźcie do kina. Idźcie na ten film do kina, bo podejrzewam, że jak on będzie w telewizji albo gdzieś na jakichś platformach streamingowych, to on będzie ciężki do wysłuchania. Nie bardzo często ginęły niestety dialogi. To jest problem polskiego kina. Nie każdego, ale powiedzmy 3 czwartych filmów, to z całą pewnością i niestety w mistrzu y, też mamy z tym do czynienia, dlatego na ten film idźcie do kina. On będzie miał premierę w marcu i y, jeżeli lubicie kino historyczne, jeżeli lubicie y, nietypowe opowieści o historii, a y, pokręciłem, że y, oczywiście Piotr Głowacki gra, Maciej Barczewski reżyseruje, tak? Teraz? Ja jeszcze się upewnię, ale, ale tak mi piszecie. Eee, bardzo możliwe. Nie wiem dlaczego sobie zapisałem, że Piotr Głowacki, reżyser. To z góry ten, z góry przepraszam. Jeszcze się upewnię. Mm, mm, mm. Tak, okej. Okay, okay, to mój błąd. No to, to standardowe u mnie. Daj mocniej przepraszam. Ale, ale tak, wracając do tematu, e, natomiast jeżeli chodzi o samą historię, nie do końca dla mnie był jeszcze zrozumiały ten wątek. No nie, nie komendanta obozu, ale jednego z wyżej e, postawionych e, nazistów, to, jeśli będziecie oglądać, to zobaczycie ten wątek z synem, e, z synem tego niemca i jego relacją, jeśli tak można powiedzieć, z głównym bohaterem. Ale, ale okej, okay, ale to specjalnie nie przeszkadzało. Yy, no to tak podsumowując, jeżeli chodzi o zieję, to takie typowe polskie kino. Dobrze zagrane, ale w sumie chyba yy, no nie wybijające się poza pewien taki schemat. Yy, Niezłych opowieści biograficznych, tych lepszych oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o Mistrza, to jest rzecz naprawdę, naprawdę dobra. Ten film mogę szczerze polecić, i, i takie otwarcie festiwalu dla mnie przynajmniej, no to jest dużo, dużo na plus i dużo teraz się będę więcej spodziewał. A nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, wiele, bo. Nie było chyba żadnego filmu w tym roku, na który bym jakoś specjalnie czekał. Nie pamiętam niestety, co mam na jutro. Wiem, że na pewno nie uda mi się obejrzeć Tarapatów 2, ale to jest jakiś film młodzieżowy. Pierwsza część była nisko oceniana, więc to sobie na pewno daruję z tego, co obejrzeć mogę. Eee, obejrzałem już też Hejtera. Eee, on jest na platformie streamingowej. Jak, jeszcze, jak zostałem gangsterem, obejrzę to te dwa filmy też Gdzieś tam wam po drodze wrzucę. Eee, no, a jutro chyba dwa, jakieś dwa inne filmy będą. Ale, ale co dokładnie, to nie wiem. Natomiast prawdopodobnie będę się łączył z wami jutro bardzo późno, bo ostatni film jest o 21. więc pewnie połączę się o 23:00 dopiero. Eee, tak więc czekajcie do późna. No, Takie godziny e, nic się na to nie da poradzić. Więc jeśli macie jeszcze jakieś pytania, bardzo dziękuję za zwrócenie mi uwagi co do, co do nazwisk, bo no wiecie, ja mylę nazwiska na potęgę, więc to się pewnie jeszcze nie raz zdarzy. Na poprzednim festiwalu chyba byłem w stanie codziennie jakąś pomyłkę z imieniem albo z nazwiskiem zrobić, więc no zresztą mi jest już dość późno. Jeśli jakieś pytania macie, czy propozycje co do tego, co obejrzeć, to piszcie albo jeszcze tutaj na czacie, albo w komentarzach i myślę, że takie spotkania po 20 po 20 parę minut to chyba sobie możemy właśnie tutaj codziennie do niedzieli do niedzieli albo do soboty, no zobaczymy jak to z tą niedzielą będzie. Ostatniego dnia pewnie rzucę jakieś też podsumowanie, ale tak jak mówię, co najmniej kilka takich e, pewniaków jest poza moim zasięgiem, poza zasięgiem wszystkich, którzy nie są w jury, więc podejrzewam, że też pewnie nagrody dostanie coś, co, co mi umknęło. No, nic się na to nie da poradzić w tym roku. Niestety jest jak jest. Może w przyszłym będzie lepiej. Więc to by było na tyle. Pytań na szczęście żadnych nie ma. Jakby co, to też mówię. W komentarzach piwcie nie... Nie przejmujcie się. Jeśli coś pomyliłem, to oczywiście zwracajcie uwagę, to bardzo ten, Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi. Eee, I do zobaczenia jutro późno wieczorem. Gra w zero, vlog literacki.